Czcigodni bracia kapłani, Panie, spraw, abym przejrzał. Po wizycie Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski w 1999 roku ksiądz profesor Józef Kudasiewicz, który przez wiele lat pracował na Kulu, kapłan diecezji kieleckiej, napisał w swoim stylu, ciętym językiem, artykuł. Przywołał on wydarzenie z Francji. Po wojnie we Francji ukazała się książka Francja, kraj misyjny. Kiedy wręczono tę książkę metropolicie paryskiemu arcybiskupowi Martin, on zapłakał, że najstarsza córa Kościoła stała się na nowo ziemią niechrześcijańską, którą trzeba na nowo zasiewać ziarnem Ewangelii. Natomiast w swoim artykule napisał ksiądz profesor, jakże odwrotne było wrażenie Polaków, kiedy po wyniesieniu na ołtarze 108 męczenników z okresu II wojny światowej w homilii święty Jan Paweł II mówił: Polska potrzebuje nowej ewangelizacji. I dalej pisał, a uczestnicy zamiast zapłakać, to bili brawo. Jakby nie rozumieli powagi sytuacji, że ta ziemia od ponad 1000 lat chrześcijańska staje się znowu ugorem, który trzeba zasiewać Ewangelii. Od tamtego czasu minęło 20 lat i trzeba oddać sprawiedliwość, że Jan Paweł II był autentycznym prorokiem, widząc zarówno polską ziemię, jak i Europę jako teren, który trzeba na nowo zasiewać światłem Bożej prawdy. Nowa ewangelizacja to bardzo bliski sercu temat papieża Jana Pawła. Ale myśl o ewangelizacji nowej kardynał Wojtyła po raz pierwszy bodajże rzucił podczas odpustu podwyższenia krzyża w Krakowie Nowej Hucie w Mogile. Najstarsi tutaj przytomni pasterze tej ziemi, którzy także znają historię Polski, wiedzą, że proces komunizacji i bezbożnictwa był nie tylko prowadzony na terenie Związku Radzieckiego, ale także na terenie krajów, które określono nazwą obóz państw socjalistycznych. Oczywiście różne były stopnie nacisku, zupełnie inne były stosunki religijne na terenie Związku Radzieckiego, trochę inne, choć bardzo srogie w Czechosłowacji, również trudnymi czasami były lata 50. w Polsce. W założeniu ateizacji Europy w Polsce wytypowano najpierw Bieszczady jako
krainę bez Boga. Dlatego po zlikwidowaniu kościoła grecko-katolickiego zostały zamknięte i często też zamienione na różne magazyny cerkwie grecko-katolickie. Natomiast taką nową krainą bez Boga miała być Nowa Huta, do której przyjeżdżali pracownicy z całej Polski, a szczególnie terenów wschodnich, szukając chleba i pracy. Jedyna świątynia ojców cystersów mogła służyć parafii 2 czy 3 tysięcznej swobodnie. Natomiast olbrzymie kampusy mieszkaniowe, zarówno hotele robotnicze, jak i potem bloki mieszkalne, tworzyły olbrzymią wspólnotę. I o miejsce święte dla tej części Krakowa trzeba się było bardzo długo zmagać, nie tylko arcybiskupowi krakowskiemu, nie tylko duchowieństwu, ale także konferencji episkopatu i wiernych świeckich, szczególnie tamtego terenu. Dlatego rozumienie, czym jest pustka duchowa, kardynał, a potem Jan Paweł, głęboko nosił w swoim sercu i można powiedzieć, jego pontyfikat cały był nową ewangelizacją. Bowiem w nowej ewangelizacji nie chodzi o jakąś nową Ewangelię. Ksiądz Jan Twardowski już pisał: nie posypujcie cukrem religii. W rozumieniu nowej ewangelizacji chodzi o nową gorliwość, o nowe metody, nowe środki wyrazu. Najczęściej w szkołach nowej ewangelizacji podaje się 5 zasad, które trzeba przypominać, akcentować, głosić z żarliwością. Pierwsze to jest głoszenie Boga, który jest miłością. Miłością stwórczą i miłością zbawczą. To z miłości Bóg powołał człowieka jako osobę, którą wyposażył w życie Boże. Ale przeciwnik Boga zaatakował skutecznie człowieka i powalił go w krainę grzechu. Człowiek, zdając sobie sprawę, co się stało, był świadomy, że sam o własnych siłach nie może się podnieść. Dlatego to wołanie przebijające niebiosy: Maranata, przyjdź Panie. Przyjdź, aby nas wyzwolić, aby nas na nowo uczynić ludźmi wolnymi. Dlatego w nowej ewangelizacji chodzi też o głoszenie prawdy o słabości ludzkiej kondycji i potrzebie powierzenia się Bogu, aby uzdrowił życie człowieka. A ten uzdrowiony ma iść, aby dawać świadectwo. Papież akcentując, że Ewangelia jest zawsze nowa, ale do jej głoszenia potrzeba nie tylko słów. Owszem, trzeba szukać nowych sposobów głoszenia, zapalać się nową gorliwością, nową mocą, ale
najskuteczniej ewangelizuje się przez świadectwo. Słowa pouczają, ale przykłady pociągają. Dlatego pewnie w historii Kościoła postać Jana Pawła II jawi się jako papieża, który dokonał największej ilości beatyfikacji i kanonizacji. Zapewne czcigodni słyszeli, że było też małe napięcie pomiędzy kardynałem Ratzingerem a świętym Janem Pawłem II, choć bardzo się rozumieli, bardzo się cenili i bardzo wzorowo współpracowali. I kiedy kardynał Ratzinger został papieżem, to tę swoją myśl przeforsował, że błogosławionych ogłasza kongregacja, oczywiście po aprobacie papieskiej, po przeprowadzeniu całego przewodu beatyfikacyjnego. Jest to bowiem zatwierdzenie kultu dla danego regionu lub też dla jakiejś wspólnoty, jeśli ten błogosławiony pochodzi jako członek wspólnoty, czy męskiej, czy żeńskiej, zakonnej, czy instytutu. Czasem osoby beatyfikowane, ich kult był zatwierdzany na terenie prowincji kościelnej. Z 2 lata temu liturgiści taki szok trochę spowodowali w Polsce, bowiem poza, nie wiem też jakimi drogami się udało niektórym błogosławionym ostać w kalendarzu liturgicznym, natomiast znaczna część została usunięta i to nie zawsze do wspomnienia dowolnego. No bo przy tej okazji może warto przypomnieć, że mamy uroczystości, mamy święta, mamy wspomnienia obowiązkowe i mogą być wspomnienia dowolne w zwykłe dni, tak zwane ferie. Wtedy już nie tylko można celebrować mszę świętą ze wspomnienia dowolnego, które umieszczone jest w mszale, ale można się posłużyć martyrologium rzymskim i o świętym czy błogosławionym, zapisanym pod danym dniem można mu poświęcić, oczywiście w sposób prawem liturgicznym przepisany, zarówno liturgię godzin, jak i celebrę Eucharystii, lub w takie dni można celebrować wotywy, jakkolwiek jest zachęta, aby wtedy jednak szanować czytania bieżące z kalendarza liturgicznego naznaczone na dane dni, ponieważ one jakby w sposób szczególny podkreślają doniosłość misterium zbawczego. Tak one są skonstruowane. Może przy tej okazji warto właśnie sobie uświadomić, że każdy z nas ma jakichś swoich świętych, którzy w sposób szczególny cieszą się naszą formą pobożności i doznajemy tego wsparcia. Jako kleryk miałem takiego bardzo pobożnego dziekana, który bardzo czcił świętych. I ksiądz proboszcz czasem zapraszał mnie, bo to do miasta Prudnika było. Ksiądz dziekan Gosposi kazał nagotować kawę zbożowej i wsadzał mnie tam przy kuchni, a on z księdzem kanonikiem prowadził dysputy. Ale też udzielał mi napomnień duchowych. I mówił mi zawsze: mały ksiądz, muszę ci coś powiedzieć. Jak coś ci trzeba, to ty nie proś świętego Stanisława Kostki. Co ten chłopczyna tam w niebie ci załatwi?
Ty się módl do świętego Judy Tadeusza. Aż to jest kuzyn Pana Jezusa. Wszystko ci załatwi. To bardzo taka prosta forma pobożności, taka bardzo ziemska interpretacja. No, niemniej to było takie uwrażliwienie. Pamiętaj, że sam przed Panem Jezusem to nie zawsze stawaj od razu, tylko też jeszcze z poparciem świętych. No, myślę, że kapłanów pobożnych archidiecezji lwowskiej nie trzeba ani zachęcać do kultu świętych, tym bardziej Matki Bożej, bo też sanktuaria są jakimś szczególnym miejscem ewangelizacji. W tych wytycznych kongregacji do spraw kultu Bożego z 1984 roku powiedziane jest, że świątynie, które otrzymają tytuł sanktuarium, no, mają przede wszystkim jakiś czcigodny przedmiot kultu w postaci obrazu, figury, krzyża, czy też relikwii, które się znajdują w tym miejscu. Ale te miejsca mają tętnić najpierw modlitwą, do której należy mobilizować zarówno bliższych, jak i dalszych mieszkańców tej okolicy. Po drugie, w tym miejscu można zawsze skorzystać z sakramentu pokuty. Po trzecie, tam powinna być w sposób uroczysty ciągle celebrowana liturgia. I czwarte, gdy się jest biednym, to tam można się zawsze posilić. Czyli troska o chleb powszedni. I piąta zachęta jest jeszcze, żeby w tym miejscu modlić się szczególnie o jedność Kościoła. A więc co z nową ewangelizacją mamy czynić my w tych warunkach, w jakich żyjemy? Nade wszystko mamy wychodzić ze świątyni, za próg świątynny. Bowiem to jest ważne, jeśli poruszamy się w świecie naszej wioski, miasta, miasteczka, jako widzialny znak w sutannie czy habicie. Przed laty, no już kilku, chyba nastu, miałem szczęście z kapłanami naszej diecezji odbyć pielgrzymkę do Guadalupe z pallotynami. Wieźli nas tam przez różne perie, a po drodze żeśmy wstępowali do świątyń mniej czy bardziej okazałych i w jednej z katedr celebrowaliśmy mszę świętą przy głównym ołtarzu. Rektor tej katedry potem wyszedł na zakończenie i mówi tak. On skończył studia w Rzymie, w Opus Dei, więc język włoski znał doskonale. Mówi, proszę księży, my się niezmiernie cieszymy, kiedy słyszymy w katedrze nasz język polski. Bo nam się wydaje, że papież Jan Paweł II znowu do nas przyjechał. No, czasem wam mówimy tak, że no, nie myślcie, żeście tacy ważni, bo pierwszą pielgrzymkę papież Polak odbył do Meksyku, a nie do Polski. I to było zaledwie 3 miesiące chyba, czy 4, kiedy przejął posługę papieską. Ale mówi, do dzisiaj on się cieszy niezwykłym uznaniem, dlatego że w ramach przygotowania do tej pielgrzymki papież miał przybyć po cywilu, natomiast mógł dopiero celebrować uroczyście. A on od początku był w sutannie. I on w swoich przemówieniach to nas wyprostował, podniósł nas z klęczek przed klękaniem, przed bezbożnikami, którzy nadają, czy nadawali, nadają ton życiu w Meksyku i uczynił nas odważnymi chrześcijanami.
Dlatego cześć dla Jana Pawła, choć on jeszcze wtedy żył, jest ogromna właśnie przez ten fakt, że on przez te kilka dni uczynił z nas innych ludzi. Wizyty papieskie na ogół bywają, teraz też zapowiadane, że to najtrudniejsza podróż pontyfikatu. Ale Duch Święty pomaga swoim sługom dokonywać właśnie spraw niezwykłych poprzez wydarzenie, jakim chociażby jest pielgrzymowanie. Czytamy na kartach Ewangelii w epoce nowej ewangelizacji, że dobry gospodarz wyjmuje ze skarbca rzeczy stare i nowe. Kiedy pierwszy raz byłem w Gródku nad Zazbruczem,